Do Euro 2012, do rozpoczęcia, do meczu otwarcia z Grecją zostały już tylko 23 dni. Już znamy kadrę trenera Franciszka Smudy, a od przed chwilą wiemy już, jakim autokarem będą się poruszać wybrańcy Smudy. Oto one właśnie, ten polski z hasłem "Razem niemożliwe staje się możliwe" ruszył na czele. A za nimi kolejne ekipy, kolejne hasła: One Prize, Two Countries, Three Lions Anglików. Tutaj hasło Holendrów, ja holenderskiego nie znam. Irlandczyków hasło mi się bardzo podoba. Talk with your feet, play with your heart, czyli przemawiajcie nogami, grajcie sercami. Hasło rosyjskie, grajcie z duszą, walczcie do końca. Czesi, nasi grupowi rywale. Wy kibicujecie, my wygrywamy. Oby to hasło nie dotyczyło meczu we Wrocławiu z reprezentacją Polski, tylko tych dwóch pozostałych. Stadion Narodowy, na którym przed chwilą byłem, zerwana murawa, pryzmy ziemi akurat po lewej stronie boiska, więc pomyślałem, że trener Franciszek Smuda ucieszyłby się, gdyby tak było do meczu otwarcia, bo wówczas nie miał problemu ze swoją lewą obroną. Ale to jest dobry moment. To jest dobry moment, bo właściwie taki, że to Euro już za chwilę się zaczyna, ale jeszcze tak naprawdę się nie zaczęło. Jeszcze, jak mówię, są 23 dni, żeby podsumować ten zakończony sezon w europejskim futbolu. Ja tu na vlogu muszę się usprawiedliwić. To był tak szalony sezon. Padło w nim tyle zaskakujących wyników i tyle niesamowitych rozstrzygnięć, których przecież chyba nikt nie był w stanie przewidzieć, że ja jako typer kompletnie zawaliłem. Mało który wynik byłem w stanie wytypować. Przyznam się, że z mistrzów krajowych i to w większości lig, w tym polskiej, nie wytypowałem ani jednego mistrza. W Hiszpanii byłem pewien, że jednak dominację utrzyma Barcelona, mimo że Real Madrid w końcówce sezonu grał świetnie. Pamiętamy, że to już nie było 0-5, jak na Camp Nou, jak w pierwszym meczu, że widać było postęp w grze drużyny Mourinho, to jednak byłem, jakoś miałem większą wiarę w siłę Barcelony i drużyny Guardioli. Na pewno nie spodziewałem się, że zakończy się ten sezon emocjonalnym rozstaniem trenera i że lepiej Real Madrid się zmobilizuje na te wszystkie mecze, w których Barcelona traciła punkty ze słabszymi rywalami. No i w życiu bym nie przewidział zwycięstwa Realu na Camp Nou w El Clasico. I to jeszcze po tak świetnej grze, po grze w piłkę, a nie po przeszkadzaniu tylko rywalom. W Anglii nie wierzyłem w sukces Manchesteru City. Uważałem, że też to, co stało się przyczyną, że oni aż do ostatniej minuty, nawet już w doliczonym czasie gry, przecież zdobyli, zapewnili sobie tytuł. Nie wierzyłem w ich sukces, bo nie wierzyłem, że staną się drużyną. I moim zdaniem City tą drużyną do końca, do tego meczu się nie stało. Nie tworzy zespołu, tworzy zlepek wielkich indywidualności. To te wielkie indywidualności: Kuna Aguero, Edina Dzeko, Yaya Touré, który dla mnie jest jednym z kandydatów na piłkarza sezonu, Vincent Kompany, Joe Hart w bramce. Jedyna nadzieja dla Anglików przed Euro 2012, więc jak mówię, nie stawiałem na City, nie w tym sezonie jeszcze. W Niemczech wydawało mi się niemożliwe, że Bundesligę obroni Borussia Dortmund. Myślałem, że to jednorazowy wyskok był w tamtym sezonie, że jednak Bayern, któremu się nie zdarzyło, żeby przez dwa sezony oddawał mistrzostwo niemieckie komuś innemu. Jeszcze w dodatku Borussia przecież przystępowała do sezonu osłabiona, odszedł Nuri Sahin. Nie wierzyłem, że przede wszystkim, że aż taką dominującą rolę będą w niej odgrywać trzej Polacy, zwłaszcza Robert Lewandowski. 30 goli w sezonie we wszystkich rozgrywkach, ale przecież Łukasz Piszczek, to, że dziś Lewandowskim interesuje się Manchester United, a Piszczkiem Real Madrid, to
nie jest żadna ściema, to nie jest żadne science fiction, to jest prawda. We Francji, czy ktoś stawiałby na Montpellier? Tu myślałem, że właśnie ci szejkowie, jak sypną groszem, to Paris Saint-Germain wygra, a jednak drużyna sponsorowana przez firmę wywożącą śmieci, jak żartują niektórzy piłkarze na umowach śmieciowych, mistrzem Francji we Włoszech, Juventus, 30 tytuł w historii, niektórzy mówią, że 28. No i a oczywiście w Polsce Śląsk, Wrocław, wielkie zaskoczenie, mimo że wicemistrz Polski, to zupełnie nie stawiałem w tym sezonie akurat na Śląsk. Przyznam się dzisiaj, że na początku sezonu, patrząc jeszcze na grę Wisły w Lidze Mistrzów, na to, jak niewiele zabrakło do awansu, do tej wyśnionej, wymarzonej przez prezesów polskich klubów Ligi Mistrzów, stawiałem na Wisłę. Wyżej też oceniałem Legię i Lecha. To, że właściwie w ostatniej kolejce walkę o tytuł stoczył Śląsk z Ruchem Chorzów, to dla mnie olbrzymie zaskoczenie, więc niczego nie wytypowałem. Nie mówię już o meczach tych wszystkich, jakie były po drodze, bo kto by wytypował 8-2 United z Arsenalem, czy 1-6 City, czy zwycięstwo Arsenalu na Stamford Bridge 5-3. No to był sezon tak szalonych wyników, że myślę, że w przyszłym już wszystko będzie normalnie, żadnych zaskoczeń nie będzie. Ciekawe, czy ten szalony sezon, crazy season, jak mówił Roberto Mancini po ostatnim blisku, przeniesie się też na Euro 2012, czy padną równie niespodziewane wyniki i wyjścia z grup. Stawiam zdecydowanie na Polskę, ale na to, że wyjdziemy z grupy, ale to akurat żadnym szaleństwem, żadnym crazy wynikiem nie będzie. No jak mamy takich chłopaków jak ci w Dortmundzie, to ich trzech z oby zdrowym Wojtkiem Szczęsnym, to powinno wystarczyć do wygrywania. Tyle podsumowując ten szalony sezon, a teraz na deser po sezonie Euro już za chwilę 2012.